To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, jak reparacje, a właściwie żądania reparacji, wpłyną na relacje Warszawy z Berlinem. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry Państwu, Bartosz Wiliński z Gazety Wyborczej. Witam serdecznie w naszym podcaście, a moim i Państwa gościem jest dawno niesłyszany przez nas dr Marek Prawda, były polski ambasador w Sztokholmie, w Berlinie i w Brukseli przy wspólnotach europejskich. Serdecznie witam Panie Ambasadorze, dzień dobry. Witam Pana. A rozmawiamy w momencie, kiedy w Warszawie przebywa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Dzień wcześniej minister Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do rządu niemieckiego z żądaniem wypłacenia reparacji. Treści tej noty niestety nie znamy, ale możemy sobie wyobrazić, co w niej się znajduje. No i właśnie chciałem o to zapytać. Pan był ambasadorem w Berlinie, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a premierem był Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński właśnie pod koniec października 2006 roku Berlin odwiedził, spotkał się z Angelą Merkel. No i chciałem się zapytać, czy w tych czasach, kiedy PiS rządził po raz pierwszy, reparacje to był jakiś temat w stosunkach między Warszawą a Berlinem? Tu, o ile pamiętam, to były różne etapy. Ten temat czasem się pojawiał, ale był taki dłuższy okres, kiedy rząd pisowski mówił o opcji zerowej, właściwie się opowiadał za nią. To znaczy bardziej myśmy się obawiali niemieckiego powrotu do przeszłości i tych roszczeń wypędzonych. One tam przez wiele lat były jakoś aktualne, były podgrzewane też przed etapem polskiego zbliżania się do Unii Europejskiej. Także ta opcja zerowa. Zapamiętałem to jako stanowisko tamtej ekipy. Czyli, że my nic nie żądamy, oni nic nie żądają. Po prostu jesteśmy kwite. Tak, tak, że właśnie rządy biorą na siebie to, co można jeszcze obywatelom przekazać. No, z momentem wejścia w życie traktatu 2+4 sama sprawa została ostatecznie zamknięta. To znaczy nie ma podstawy prawnej ani drogi sądowej, żeby dochodzić reparacji albo roszczeń indywidualnych. Także ten powrót dzisiejszy ja odbieram jako właśnie taki element szerszej strategii wobec Niemiec, wobec Unii Europejskiej. Tego się nie da oderwać. To znaczy, jeżeli w tej chwili mamy te ataki na Unię Europejską i to czasem jest trudne, bo ludzie nie mają nic do Unii, to okazuje się, że łatwiej można skoncentrować się na Niemczech, tutaj pewne resentymenty wydobyć i jakby przez to przejść do krytyki Unii Europejskiej. Znaczy ja ten kontekst tak tylko wspominam, bo wydaje mi się, że bez tego trudno zrozumieć ten amok, w którym myśmy się dzisiaj znaleźli. No tak, amok to jest chyba dobre słowo. W sumie minister Rau wystąpił z notą 3 października, czyli w niemieckie święto państwowe. Ja rozumiem, że dla Polaków to żadna okazja, rocznica zjednoczenia Niemiec, ale dla Niemców to nie musi być bez znaczenia. Tak? Takie gesty także się liczą. Czy to będzie miało wpływ? Ja myślę, że tutaj chodzi o symbolikę i o te zyski wobec społeczeństwa polskiego. Znaczy z jednej strony jest to chyba pułapka na opozycję, żeby zmusić ją do poparcia albo niesprzeciwiania się tym żądaniom. To jest ten szantaż pseudopatriotyczny. To znaczy jeżeli nie rozumiesz, że należy frontalnie domagać się reparacji, no to nie jesteś dostatecznie patriotyczny. A z drugiej strony to, co pan teraz mówi właśnie, to jest taka zaczepka wobec Niemiec, bo jak Niemcy zaczną protestować, no bo z góry można przewidzieć, co powiedzą. Ten zestaw takich prawnych argumentów zostanie przywołany. To będzie można tutaj sprzedać znowu jako brak odpowiedzialności za swoje zbrodnie, czyli zmusić Niemców do jakichś ostrzejszych reakcji. Czyli wtedy w jedną pułapkę wpadnie opozycja, w drugą pułapkę wpadną Niemcy i będzie można takie bliższe i dalsze cele osiągnąć. Ten bliższy cel
to jest raczej taki wyborczy, no bo tworzy się pewien nastrój kampanijny, więc tutaj zawsze można liczyć na pewną część elektoratu i takie rozbudzanie emocji czy sentymentów antyniemieckich może się w tym bliższym terminie przydać. A w dłuższym terminie to jest to, o czym już na początku powiedziałem, że właśnie przyłożyć Niemcom to jest tak jak przyłożyć Unii i to jest taki pewniejszy bat i myślę, że w takim powiedziałbym dalekosiężnym celem to jest właśnie takie mobilizowanie nastrojów antyeuropejskich. To pytanie jest takie, czy to czasem nie jest gonienie króliczka, no bo no, chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że tych pieniędzy nie będzie, tych 6 bilionów. Nawet jak prezes Kaczyński opuści do 1/4 tej kwoty, to i tak tych pieniędzy nie zostanie. Zadaję często politykom PiS pytanie o sąd, w którym będą dochodzić swoich roszczeń i oni wtedy w ogóle milkną, udając, że tego pytania nie było. Wierzy pan w te pieniądze? No, oczywiście nie. Polska dyplomacja od zawsze twierdziła, że tutaj jest miejsce na działania, jest miejsce na rozwiązania pragmatyczne czy kooperacyjne i to w dobrym klimacie naszych relacji bym sobie wyobrażał. Można przecież zaadresować nasze oczekiwania do tego, żebyśmy coś wspólnie zrobili przy jakimś wyraźnym wsparciu Niemiec, co będzie takim jakby świadczeniem ekwiwalentnym, bo to jest ta przestrzeń, w której możemy coś zrobić, ale do tego potrzeba dobrego klimatu, potrzeba partnera, który sam rozumie, że mógłby wiele zrobić i takie pomysły były nawet ze strony niemieckiej, no ale ten klimat walenia w stół, on tę formę wyklucza i to jest dla mnie taki dowód, że tu nie chodzi o to, żeby coś realnego uzyskać, tylko żeby pracować nad tym obrazem Polski osaczonej, będącej obiektem takich działań wrogich, odbieranie Polakom suwerenności, możliwości decydowania o swym losie. I skoro tak nam źle życzą, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby część elektoratu wewnętrznego zrozumiała, że ktoś nam źle życzy, ktoś nam zagraża, więc trzeba przed kimś takim bronić się. No i tutaj najlepiej obroni nas ten, kto przejrzał te niecne dążenia i tą niechęć do gestów wobec Polski. Także raczej jest tak, że bardziej PiS-owi potrzebna jest niechęć czy pasywność, nieaktywność strony niemieckiej niż jakiekolwiek gesty. No tak, a kwestia reparacji to jest tylko jeden z elementów wielomiesięcznej nagonki na Berlin, prowadzonej przez polityków PiS, przez podległe PiS-owi media, przez publicystów, tak zwanych ekspertów. No, generalnie można przyjąć, jak się tego słucha, że Niemcy są winni no, wszystkich nieszczęść tego świata. I to trwa właściwie od 2015 roku, od kryzysu migracyjnego. I chciałem pana się zapytać, jak Berlin reaguje na tą właśnie nagonkę? Czy oni to przyjmują obojętnie, czy czują jakiś żal, rozczarowanie? W tej chwili trzeba powiedzieć, że Niemcy znaleźli się w trudnej sytuacji, ponieważ utracili sporo ze swojej wiarygodności politycznej przez to bankructwo polityki wobec Rosji. Czyli teraz z jednej strony mamy presję na większą aktywność w polityce zagranicznej. Społeczeństwo niemieckie zresztą wyraźnie tego oczekuje od swojego rządu. Ten rząd się trochę miota, wie, że demonstrując takie aspiracje przywódcze jest osłabiony, musi zabiegać o wsparcie partnerów. Takim potencjalnym partnerem mogłaby być oczywiście Polska, ale ze strony polskiej no, nie ma takiej postawy, która by dzisiaj dawała nadzieję, bo polskie elity mają właśnie wybór między przyłączaniem się do nagonki na Niemcy albo przyłączaniem się do takich wspólnych wysiłków w celu kreowania wspólnej odpowiedzi wobec Rosji. I oczywiście racjonalnym moim zdaniem byłoby wykorzystanie tych wszystkich zawirowań do usadowienia się na
ważniejszym miejscu w Unii Europejskiej, do zaoferowania partnerskich relacji z tymi, którzy w Europie w końcu mają więcej do powiedzenia, jak Francuzi, Niemcy i jeszcze kilku innych. I w tym czasie to nie jest etap na eskalowanie napięć wobec partnera, tym bardziej, że jesteśmy przecież krajem frontowym. Staliśmy się nim po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Więc to jest ten kontekst, w którym Berlin patrzy na te nieprzyjazne gesty, czy przyłączanie się, jak ja to nazwałem, do nagonki, ale ta nagonka jest jakimś szerszym. Więc Niemcom pozostaje w tej chwili oczywiście zachowanie spokoju. Na pewno nie będą reagować na te uszczypliwości. Dzisiaj już widać, że mamy jednak bardzo bliską współpracę z Amerykanami, że Polski brakuje trochę w tych wysiłkach właśnie kreowania wspólnej odpowiedzi. I no, szkoda, że taką okazję marnotrawimy, no bo z jednej strony mamy właśnie zatruwanie relacji z Niemcami, z drugiej nie zajmowanie się specjalnie reformowaniem Unii Europejskiej, czyli te dwie rzeczy, które moglibyśmy robić, żeby więcej znaczyć i więcej wpływu mieć na to, co się dzieje w Europie, to my całą amunicję marnotrawimy na jakieś wewnętrzne bójki i też posługujemy się właśnie tym antyniemieckim elementem dla celów wewnątrzpolitycznych. Polska w tej chwili, czy rząd PiS jest niezainteresowany generalnie w ogóle współpracą chyba na forum Unii Europejskiej z państwami dużymi, znaczącymi. No, twierdzi, że mamy świetne relacje z USA i to właściwie wystarczy. Unia Europejska jest potrzebna tylko jako skarbonka, co zresztą też się nie udaje. Niemcy są w ogóle niepotrzebni w tym całym konstrukcie, jaki opracował obecny rząd. To tak może funkcjonować na dłuższą metę? Polska tylko pod ramię z Ameryką bez Europy? Jak ja w 2006 roku wyjeżdżałem do Berlina, gdzie objąłem polską placówkę, to spotkałem się ze Zbigniewem Brzezińskim, który wtedy był właśnie gościem Gazety Wyborczej, o ile pamiętam. I na tym spotkaniu on mi powiedział, jeżeli chcecie mieć dobre stosunki z Ameryką, to musicie mieć dobre stosunki z Niemcami. I przestrzegał przed taką pokusą zastępowania Niemiec, czy właśnie takiego koncentrowania się na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi na koszt tego, co się dzieje w Europie. I to bym powtórzył dzisiaj, przecież w tych dniach Amerykanie zdecydowali się właśnie w Wiesbaden stworzyć takie centrum koordynujące wysiłki wobec Ukrainy. To przecież każde dziecko widzi, że te elementy pewnego wahania czy powściągliwości w niemieckich reakcjach na Ukrainę, to jest właściwie skoordynowane działanie ze Stanami Zjednoczonymi. Więc nie bardzo rozumiem, czy jest tu jakieś pole do odrywania się od Unii Europejskiej, że niby nam to jakieś punkty przyniesie w relacjach z Ameryką. Tego absolutnie nie widzę. Powiedziałbym coś więcej, jeżeli mogę jeszcze taki wątek poboczny tu wprowadzić. Mnie się wydaje, że w tej chwili cała Unia Europejska przeżywa taki etap uwschodnienia. To znaczy 89 rok chyba nie został za dobrze przepracowany na Zachodzie. Pokojowe rewolucje, jak mówi się tam, czy jesień ludów, jak mówi się u nas, myśmy uważali za takie drugie założenie Unii Europejskiej. Po tym pierwszym, powojennym, teraz drugi moment ważny, taki formujący jakby nową wspólnotę. I Zachód za często to o tym mówił jako właściwie takim tam kryzysie na peryferiach, nieefektywne systemy się po prostu rozpadły. Tymczasem powstała nowa wspólnota, coś nowego i również to spojrzenie Wschodu na Rosję, na relacje europejskie nie zostało dostatecznie przyjęte przez Zachód. Tak sobie myślę, że gdyby Zachód to lepiej przepracował, to może trudniej byłoby Putinowi robić to, co teraz zrobił. Czyli jakby to niezrozumienie, czy nieuwzględnienie przez Zachód doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej trochę ułatwiło ten rewizjonizm Putina, zachęciło go, rozochociło do tych działań, których kwintesencją był 24 lutego. I teraz
Ten gazociąg Nord Stream to jest właśnie taka, no, ucieleśnienie tego właśnie, nie przerobienia, o czym pan mówi. No tak, taki spektakularny przykład tej odporności na argumenty z naszego regionu. Ale do czego zmierzam, że Unia jednak to dostrzegła, próbuje to dzisiaj nadrobić. W Niemczech bardzo wyraźny jest ten proces, dlatego ja uważam, że to jest ciekawe, że Niemcy nas irytują, że to za wolno, za słabo, ale to już jest, oni już przekroczyli punkt pewnej zmiany, to jest rewolucja i dobrze byłoby w tej chwili być partnerem Niemiec, żeby raz im w tym pomóc, a drugie swoje cele osiągnąć. To aż się prosi. Niemcy się w jakiś sposób muszą uwschodnić, przez co rozumiem to przyjmowanie na przykład obywateli Ukrainy, bo przyjmujemy ich pod swój dach w Polsce, w Niemczech, gdzie indziej, pod swój dach, czyli do Unii Europejskiej. Czyli Ukraina jest przyjmowana już do Unii Europejskiej, rozumiana jako wspólnota losu, a to nie jest rzecz błaha. I też te elity zachodnie, moim zdaniem, przeżywają taką mentalną rewolucję, że już nie wystarczy patrzeć na cały wschód przez okulary rosyjskie, że należy tam zobaczyć rozmaite podmioty, które mają swoją tożsamość, swoje marzenia, swoją odrębność. I to jest ten moment, kiedy Niemcy nie mogą się też uchylić od przejęcia większej odpowiedzialności. Właśnie są naciskane przez Amerykę, przez wszystkich do przejęcia takich atrybutów przywództwa. Ale Niemcy wiedzą, że powinno to być przywództwo kooperatywne z kimś. Oczywiście w dużej mierze, skoro uwschodnienie, to z tymi wschodnimi partnerami, więc aż się prosi, żeby taki partner jak Polska, ale też inne kraje naszego regionu, żeby bardziej się przejęły losem wspólnoty i żeby zamiast zatruwać relacje akurat z tym państwem, bez którego nie będzie tego zakrętu europejskiego, żeby z nim wejść w ścisłą współpracę zamiast tych wojenek i próbować, żeby to wyszło na dobre naszej wspólnocie. Także to jest taki mój wniosek uboczny do tego kontekstu Ameryka, Niemcy, Europa. Ale trzeba zadać sobie pytanie, na ile Niemcom można ufać? No bo jednak przez te 30 lat ta współpraca niemiecko-rosyjska była bardzo intensywna i agentów wpływu, agentów klasycznych, ludzi zaślepionych przez Rosję, nie chcących rozumieć nic poza tym, co właśnie mówi Rosja. W Niemczech jest mnóstwo, także w kręgach mających wpływ na rząd. Na ile ta Zeitwende, o której mówił kanclerz Scholz, będzie jednak trwała? Warto tutaj sobie tylko przypomnieć, że ta strategiczna reorientacja w stosunkach z Rosją ma swoją historię, że jednak Niemcy po II wojnie światowej wyszły z tego wszystkiego jako kraj i społeczeństwo moralnie zdruzgotane, bez takich atrybutów bycia partnerem. W ogóle niektórzy mówili, że to trzeba zaorać i na tym dopiero coś innego stworzyć. Tymczasem anglosaskie spojrzenie tutaj przeważyło i postanowiono dać Niemcom szansę. I Niemcy miały taką szansę i ją wykorzystały, żeby dołączyć do demokratycznego świata. I stąd wzięło się takie nastawienie niemieckie, które z jednej strony oznaczało samoograniczenie, a z drugiej w tych relacjach z trudnymi partnerami jak Rosja stawianie na dialog z elementami odstraszania, a inni stawiali na odstraszanie z elementami dialogu. Tylko że ta inność podejścia niemieckiego była dość dobrze rozumiana, bo w końcu Niemcom było do twarzy z taką właśnie polityką odstraszania. No ale to doprowadziło do wbijania klina między państwa Zachodu przez Rosję Putina. Jak przyszła Rosja Putina, to już nie był ten stabilny świat, w którym ten podział ról jakoś dobrze wychodził. Teraz to wbijanie klina okazało się skuteczne. Niemiecki biznes zaczął żerować na tych politycznych skrupułach, a myśmy ze zdumieniem przyjmowali takie zapewnienia, że Niemcy nie zrobią niczego, co utrudni dialog z Putinem, bo przecież każde dziecko widziało, że Putin nie był zainteresowany żadnym dialogiem. No ale warto przez chwilę pamiętać, jak do tego doszło. I teraz na tym tle warto też docenić, jak głęboka rewolucja się dokonuje właśnie w Niemczech, kiedy już odesłano do lamusa tę mantrę bezpieczeństwo tylko z Rosją,
przeszliśmy dzisiaj do kontrolowanej konfrontacji z tym przeciwnikiem rosyjskim, który używa siły, żeby zniszczyć ład międzynarodowy. I teraz właśnie decyduje się to, o co pan pyta, czy to jest trwała zmiana. Ja najkrócej odpowiem tak, bo dzisiaj wyraźna większość społeczeństwa niemieckiego tego się domaga. To bankructwo rosyjskiej polityki i ta cała tradycja właśnie nie robienia niczego, co utrudni dialog z Putinem, została unieważniona poprzez te wydarzenia 24 lutego. Więc trochę od nas zależy, czy uwierzymy w skuteczność tej zmiany, czy też my jako sąsiedzi, Polska, ale też inne kraje, czy będziemy tylko podsycać to dawne, znaczy im bardziej będziemy rozwalać Unię Europejską, tym bardziej będziemy pomagać tym Russlandversteher, którzy się gdzieś obudzą, wyjdą znowu ze swych kryjówek i powiedzą, a nie mówiliśmy, że z nimi nie da się nic robić. Więc dlatego myślę, że warto tak socjologicznie zaufać tym procesom, które się dzisiaj dzieją, ale też nie wyzbywać się narzędzi wpływu, bo my możemy mieć naprawdę wielki wpływ na to, co się dzieje dzisiaj w Niemczech, żeby podtrzymywać tę nową normalność, to właśnie przejście do takiego nowego myślenia, które dzisiaj jest bardzo popularne w Niemczech, że demokracji trzeba bronić. Demokracja musi umieć wygrywać wojny. Demokracja musi być ubezpieczona. I to jest myślenie, które przychodzi Niemcom trudniej z tych wspomnianych przeze mnie powodów historycznych, ale wszystko, co się dzieje, za tym przemawia, więc ja twierdzę, że szklanka jest do połowy pełna. No tak, i tym optymistycznym akcentem przyjdzie mi niestety chyba trochę przedwcześnie zakończyć tę rozmowę, bo przypuszczam, że o Niemczech, Europie, Rosji moglibyśmy dyskutować kolejną godzinę, więc na pewno spotkamy się w tym formacie znowu. Pozostaje mieć nadzieję, że ktoś apele pana ambasadora usłyszy, albo że dojdzie do rychłej zmiany władzy i polityka zagraniczna naszego kraju wróci na normalne tory. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie. Dziękuję też państwu. To był podcast Gazety Wyborczej. Bartosz Wieliński, zapraszam na kolejne spotkanie. Do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.